Witam was bardzo serdecznie, tutaj Kielmaniak i zapraszam was do serii Ekspowiska Margone. Tak, dzisiaj przedstawię wam ekspowisko na przedział levelowy od 80 do 90. Jest to dobra alternatywa RM-u. Za przejście całego ekspowiska możemy zgarnąć około 350 tysięcy expa. Ja tego nie sprawdzałem dokładnie ile, no ale gdzieś tak mniej więcej w tych granicach. Jakie zalety? Przeważnie jest tu mało graczy, dzięki czemu możemy zdobywać poziomy. Nie ma jakiejś tam konkurencji dużej. Występują tutaj szkielety. Szkielet rycerz na poziomie 90 i szkielet łucznik na poziomie 88. Z tych, że elit możemy zdobyć parę unikatów oraz ciekawe heroiczne buty. Dokładnie nazywają się azurytowe cholewy nieumarłych na poziom 90, które możemy sprzedać za bagatela około 30 milionów. Czyli naprawdę można się wzbogacić, no ale niestety, żeby takie buty stworzyć, musimy mieć szansę, musimy szczęście wylotać dwa itemy, które właśnie się łączy. Jest to lewy przeklęty but i przeklęty prawy but. Tylko tyle, że przynajmniej podczas łączenia mamy 100% szansę, że item się stworzy. Poza tym możemy zdobyć parę ceglaków i miksturki. Czyli co? Możemy się zawsze uleczyć, nie tracąc swoich zakupionych. Jak widzicie, mi tutaj się ciężko nie ekspi. Praktycznie bez strat, na szybkie walce, nie bawię się w żadne turowe. Całe ekspowisko mogę podsumować pod średnie, no ale czasem lepsze średnie niż dobre, a zajęte. Czyli co? Jeśli ma ktoś dużo szczęścia, można naprawdę się wzbogacić. Jeśli nie, exp tak czy tak będzie wbity. Także na dzisiaj polecam wam to ekspowisko. Mojego komentarza na tyle, także widzimy się w następnym. Dzięki, do usłyszenia.